Gosiu, no jeszcze za życia, w trakcie trwania kariery, stała się Pani siatkarską legendą, legendą siatkówki kobiecej. Czy dzisiaj zmierza Pani ku złotemu medalowi? No na pewno staram się wszystko zrobić, co w mojej mocy, ale no, chcę uprzedzić, że to jest sport, że to jest naprawdę jeszcze duża, duża praca przed nami, że w ogóle mówić o tym medalu. My byśmy bardzo chciały i na pewno nie jedno jest marzenie, żeby wygrać, ale chciałam powiedzieć, że jeszcze jest dużo pracy przed nami, żeby coś takiego osiągnąć, więc ochłońmy. No ale z drugiej strony, jak się tylko mówi Beniaminek, to zaraz wszyscy się gryzą w język, no ale taki Beniaminek z taką kadrą, że to aż trudno mówić o Beniaminku. Bardzo doświadczone zawodniczki. No na pewno sponsor zrobił bardzo dobrą robotę i postarał się, żeby zrobić taki zespół. No i teraz my musimy udowodnić, że stać nas na to. Jest Pani w tej samej sytuacji co Paweł Zagumny, też świetny siatkarz, jeden z najlepszych, jakich mieliśmy w ostatnich latach, ale też bez złotego medalu. To nie jest tak, że chce się przed zakończeniem kariery jeszcze ten jeden medal dodatkowy, ale o tej barwie najcenniejszej zdobyć? No na pewno bardzo się chce i tak samo nie jestem bez powodu tutaj i chciałabym jeszcze przed zakończeniem kariery zdobyć ten medal i wszystko będę robiła w tym kierunku. Z tego co słyszałem, miała Pani też inne propozycje, a jednak wybrała właśnie Police. Dlaczego? Dlatego, że ja propozycje cały czas mam, całe życie i ja po prostu muszę kiedyś powiedzieć, żeby trochę zejść w kierunku rodziny i teraz dla mnie jest ważniejsza rodzina w tym momencie, a z drugiej strony też nie mogę narzekać na to, że przyjechałam do Polic, bo tutaj jest dobry zespół, dobry sponsor, są warunki takie jak za granicą, więc czemu nie? Też jestem winna naszym kibicom polskim, że zagrała na parkiecie tutaj przed zakończeniem, więc chciałabym tutaj trochę pograć, a tak. Reprezentacja to już rozdział zamknięty? Już tylko będzie Pani kibicem? No tak, już dawno zamknięty. Nie wiem, czemu wracam do tego. Myślę, że to się bierze z tęsknoty za sukcesami. Tak, ale to powiedzmy sobie szczerze, że z tęsknoty nie byłam tylko ja, ale były równie inne. 11 nas było innych, więc na pewno brakuje tego i teraz w poniedziałek na pewno będziemy żyć tymi emocjami, ponieważ jadę do Gdyni i będziemy uroczyście sobie przypominać te momenty. Jest 10-lecie właśnie Złotek i fajnie, bo spotkamy się razem na boisku, będzie śmiesznie. No to życzę też tego klubowego Złotka. No właśnie, nie dziękuję.